Cześć, mam na imię Tomasz i w tym filmie omówię historię i znaczenie pentody EL84. Między innymi dowiecie się, dlaczego nie korzystam z egzotycznych rozwiązań np. GU50 albo EL86, a popularyzuję używanie EL84 czy innej, mocniejszej EL34. Oczywiście zajrzymy do Wikipedii, a podaje ona, że EL84 to lampa elektronowa pentoda o cokole nowalowym, pierwotnie wypuszczona na rynek przez firmę Philips, stosowana obecnie we wzmacniaczach gitarowych oraz wzmacniaczach elektroakustycznych klasy high-end. Współcześnie produkowana jest m.in. w Rosji Softek Electroharmonics, na Słowacji JE Electronics, a także Serbii EI. W Polsce była wytwarzana w latach 60. w zakładach wytwórczych lamp elektrycznych Telam. To bardzo mało informacji, prawda? Przekopałem trochę internetowych zasobów i trafiłem na artykuł tej lampie poświęcony w magazynie Vacuum Tube Valley Issue 8 oraz kilka forów internetowych o tej lampie. Pozwólcie, że podzielę się z Wami wiadomościami, które znalazłem. Nie będę wspominał o produkcji tej lampy w Polsce, bo po pierwsze EL84 jest konstrukcją Philipsa. Po drugie, od 1991 roku Telam, czy później Polam, nie istnieje. Inne firmy wytwarzające lampy elektronowe, jak Dolan z Wrocławia, zostały wchłonięte przez większe przedsiębiorstwa, jak na przykład Radwar. Zostawmy więc wątek Polski i skupmy się na zagranicznej karierze tej lampy. Z trzeciej strony w Polsce najpopularniejsza była triodopentoda EL82, która z czasem została zastąpiona EL86. Nie znam ambitnych audiofilskich produktów lampowych z polskiego rynku na miarę np. Dynaco ST35 czy też Sonic Frontiers Anthem Integrated One. Taka Fonica W600F nie była konstrukcją wysokich lotów. Poza tym można obciążyć go głośnikami tylko o impedancji 15 ohmów. No i tutaj podpowiedź. Lensmaster ma idealny transformator do wykorzystania go z czterema lampami EL84 na kanał i głośnikami 8 ohmów. Sami zresztą spójrzcie, jaki ten wzmacniacz jest brzydki. To jest zrzut ekranu ze strony prowadzonej przez panów Tułodzickiego, Klekota i Cendrowicza. Mimo że lubię Fonikę, nie ma co zajmować się ich lampowymi produktami w kontekście omawianej EL84. Dzisiaj staje się popularne konstruowanie wzmacniaczy z coraz bardziej egzotycznymi lampami, które z audio wiele wspólnego nie miały. Dużo takich lamp jest powszechnie nieznanych. Warto więc zająć się prawdziwie innowacyjnymi konstrukcjami, których przykładem może być 6L6. Niemniej jest kilka innych, których rozwój mniej lub bardziej przypadkowy położył kamienie milowe w rozwoju lampowego audio. Dobrym przykładem jest EL84. Mała pentoda mocy, która obecnie została zepchnięta do roli wzmacniacza gitarowego, a jest to przecież lampa wysokiej jakości. Jej linia rodowa wywodzi się z niewyróżniającej się linii pentod mocy audio stosowanych w ekonomicznych produktach hi-fi, takie jak magnetofony, radioodbiorniki zasilane z sieci. Tylko jedna niewielka zmiana w siatce ekranującej, mająca na celu przystosowanie jej do napięcia 300 V, umożliwiła tej lampie radiowej stać się podstawą do wielu urządzeń wysokiej jakości hi-fi. Lampa EL84 została opracowana w Philipsie BV w Eindhoven. Ta instytucja badawcza ma wiele osiągnięć w opracowywaniu znakomitych lamp elektronowych. Wszystko to zasługa nieznanych dzisiaj z imienia holenderskich inżynierów. EL84 to miniaturowa lampa z 9 wyprowadzeniami, czyli ma co kół nowal. Wywodzi się z bardzo odmiennej lampy Rimlock, którą można znaleźć w większości krajów, gdzie Philips był obecny. Po drugowojennej zawierusze ludność Europy Zachodniej zaczęła kupować radia, żeby osłodzić sobie wieczory. Być może był to sposób na odreagowanie zmęczenia wywołanego wojną. W rezultacie w okresie 1946-1950 wyprodukowano więcej nowych lamp niż w jakimkolwiek innym okresie. Europejscy producenci lamp znali amerykańskie miniaturowe szklane lampy wypuszczone na rynek przez RCA w latach 1939-1941. Stało się oczywistym, że przyszłość należy do modeli miniaturowych. Począwszy od 1947 w Wielkiej Brytanii pojawiła się MOVZ77, a z nią coraz to nowsze typy. W UK ten typ wyprowadzeń był znany jako B7G, a u nas jako cokół heptalowy. USA był już powszechnym użyciu. Produkowane przez Mazdę pod Mullardem, a potem przez Philipsa, który był właścicielem Mullarda, oraz Telefunkena lampy Rimlock przypominały lampy do podstawek 9-pinowych, ale miały 8 nóżek. Stąd obecność kołka ustalającego właściwe położenie lampy w podstawce.
Pierwsze egzemplarze miały duży metalowy pierścień w podstawce, który pozwalał ustalić odpowiednią pozycję lampy. Prekursorem serii miniaturowych lamp mocy była UL84, wypuszczona przez Mallarda Philipsa. Jedna z pierwszych pentod audio z miniaturową podstawką. UL84 była szeregowo żarzona prądem 100 mA i przeznaczona do zasilanych z sieci radioodbiorników. Przypomnę, że w latach 50. XX wieku urządzenia radiowe często nie miały transformatorów sieciowych. Używało się więc lamp o takim samym prądzie żarzenia, połączonych w szeregu z bareterem, żeby obniżyć napięcie sieci do wymaganego przez sumę napięć żarników. Lampa UL84 była pierwowzorem lampy EL41, identycznej, ale z żarnikami na 6,3 V. EL41 poczęła EL81, która miała nowomodną, nowalową podstawkę w stylu amerykańskim. EL81 była zupełnie inną lampą, przeznaczoną do zastosowań telewizyjnych do odchylania poziomego i miała metalowy kapturek oraz znacznie niższą transkonduktancję niż UL-EL-41. Od EL-81 powstała EL-82, zaprojektowana specjalnie do wzmacniaczy audio. Po EL-82 przyszła EL-83, podobna za wyjątkiem wewnętrznego ekranu i przeznaczona do wzmacniaczy wideo. W roku 1952 zaczęto pracować nad siatką ekranującą, żeby było możliwe używanie pentody w trybie triodowym albo w konfiguracji ultralinear Hafler-Keros. Chodzi o podwyższenie napięcia na tej siatce. Do tego momentu wszystkie pentody pracowały z napięciem siatki ekranującej maksymalnie 250 V. Wygląda na to, że Philips produkował już lampę o napięciu siatki ekranującej równym napięciu anody, czyli BA9 w roku 1950. Jednak ta lampa nie zdobyła popularności. A po odkryciu właściwości ultralinear pojawił się w Europie popyt na lampy o wysokiej jakości, więc Philips oficjalnie przedstawił EL84. Była jeszcze jedna lampa, EL86, która wieńczyła całą serię tych lamp, ale jest ona podobna do EL82, za wyjątkiem większej mocy admisyjnej i jest nieodpowiednia do połączeń ultralinearnych ze względu na niskie napięcie siatki ekranującej. Jak podają źródła, lampa Philipsa została wprowadzona do sprzedaży w roku 1953 jako niedroga lampa do wzmacniaczy akustycznych dla przeciętnych słuchaczy. Mazda wprowadziła swoją wersję 6P12 w roku 1955. Wcześniejsze amerykańskie 10-watowe lampowce używały przedwojennej 6V6, która ma stosunkowo małą transkonduktancję i wymaga dodatkowego stopnia sterującego. EL84 i jej krewni przejęła ten rynek w ciągu zaledwie 2 lat. EL84 jest nie tylko mniejsza, ale ma też większy współczynnik wzmocnienia. Para EL84 w paszpulu może być sterowana z bardzo prostym układem z użyciem pentody o dużym wzmocnieniu napięciowym. Na przykład EF86, za którą bezpośrednio podłączony będzie inwerter fazy, czyli bez kondensatora separującego. Standard układu EL84 szybko został wykorzystany w triodopentodach, takich jak 71, 99 i podobnych. Para pentod paszpul zasilała transformator głośnikowy z 8-kiloohmowym uzwojeniem pierwotnym, a w katodach włączone były rezystory bias o wartości 130 ohmów. Taka kombinacja pozwalała uzyskać 11 W mocy. Wczesne aplikacje lampy EL84 to zestawy do samodzielnego montażu GEC912 z 1954 roku i układ Mullarda 512, który był wykorzystywany w wielu wzmacniaczach z użyciem EL84. Firma Leak zastosowała lampę EL84 w układzie paszpul w swoim wzmacniaczu Leak TL12+ w połowie lat 50. Pierwszym amerykańskim wzmacniaczem, który wykorzystywał EL84, był monofoniczny Fisher CA40 z 1955 roku. Układ był zbudowany na 4 pentodach i miał moc wyjściową 50 W. Wywoływał poruszenie. Nie mylcie tego produktu z plastikową wieżą oznaczoną CA40. Tamto urządzenie z 1955 roku było małym, zintegrowanym wzmacniaczem, który ładnie wyglądał. Został zaprojektowany tak, by być łatwy w użyciu. Miał unikalny wyświetlacz pokazujący regulację tonów niskich i wysokich. Zielona linia pokazywała, jak głęboka jest barwa dźwięku. To był początek audiofilskiego hobby, które pokazywało, że urządzenia wysokiej klasy nie muszą być obskurne. Spójrzcie jeszcze raz na Leaka. Zaczęły się pojawiać, jak grzyby po deszczu, konstrukcje naśladujące pionierów sztuki konstruowania dobrych wzmacniaczy. Można to wymienić Dynaco ST35, SCA35,
Eiko HF81, Fisher SA100, X202A, Scott 222, Sherwood, Lafayette i inne. Większość z tych wzmacniaczy miała moc od 8 do 25 W na kanał, zawsze z wykorzystaniem EL84. Gdy rynek amerykański chłonął coraz więcej pentod, Sylwania stworzyła swoją wersję EL84 pod nazwą 6BQ5 w roku 1956. Większość lamp typu 6BQ5 w Ameryce albo była produkowana na miejscu, albo sprowadzana z Europy, ale żadna z koleżanek EL84, np. UL41, która była równolegle oferowana na rynku w standardzie EIA, nie zbliżyła się do popularności 6BQ5. Poprzednie rozważania pokazują, jak trudno było skonstruować wzmacniacz powyżej 25 W przed rokiem 1950. Skoro producenci sprzętu audio szybko zainteresowali się tą pentodą, bo ich klienci wymagali coraz więcej watów, to w efekcie mieliśmy kilka niesamowitych projektów, ale też mały chaos na rynku EL84. Z tego powodu, że projektanci wzmacniaczy i ich klienci chcieli więcej mocy, RCA i GE wprowadziły na rynek w 1958 roku lampę 7189. W zamierzeniu 6BQ5 miał być pentodą z siatką hamującą, a 7189 jest tetrodą strumieniową. Miała być zamiennikiem EL84, tyle że z większą mocą admisyjną i napięciem anody. To doprowadziło do skonstruowania lampy 7189A w roku 1960. Niektóre późniejsze wzmacniacze jak Scott 299B projektowano na wyższe napięcie zasilania. Co prawda dobrej jakości EL84 może pracować we wzmacniaczu 299B, to tak naprawdę pożądana tam jest 7189. Z czasem opracowano wersję premium EL84 z indeksem L. Jest to lampa przeznaczona do aplikacji mobilnych i była oferowana w Ameryce pod oznaczeniem 7320. Jeśli więc chcecie zastępować 7189A lampą EL84L, sprawdźcie napięcie anodowe, np. w takim pionierze SM83. Tetrody wiązkowe są bardziej wrażliwe na rozgrzanie siatki ekranującej niż pentody i z tego powodu niektóre fabryki oszukiwały i sprzedawały tetrody strumieniowe pod oznaczeniem 6BQ5 lub EL84. Często można znaleźć stare EL84S, które naprawdę są tetrodami strumieniowymi, ale trudno powiedzieć, które z nich, bo dużo EL84S nie ma otworów wyciętych w bokach anod, co jest niezbędne do sprawdzenia budowy lampy. Popularny przewodnik po lampach firmy GE z roku 1973 opisuje 6BQ5 jako tetrodę wiązkową, a 7189 jako pentodę wiązkową, co dodatkowo mąci wodę. Dodając do tego popularne w tamtych latach mieszanie oznaczeń lub tzw. rebranding, czyli fejkowanie, to wydaje się trudne zweryfikowanie obecnych teraz na rynku lamp New Old Stock typu EL84. Może wyrobiłeś sobie złą opinię o tej lampie, bo trafiłeś właśnie na podróbkę. Tutaj zamieszczam Wam skan z artykułu z Vacuum Tube Valley dotyczący rodziny lamp UL41. Type to typ lampy. Plate dissipation to moc admisyjna lampy, V-plate to napięcie anody, V-screen to napięcie siatki ekranującej, a na końcu GM to transkonduktancja. Dzisiejsza produkcja jest mniej skomplikowana. Mamy do wyboru Shuguang EL84, ale jest to lampa o złej reputacji. Reflektor Saratov z Rosji, która sprzedaje lampy pod logiem Softeka. Teslowak w Słowacji zwany też jako JE Electronic. EI z Serbii. Czasem na rynku można spotkać lampy podobne do EL84, jak na przykład rosyjskie Swietłany, to jest ich nowa SV83. Jest ona unikalnym typem, podobnym do EL82 i EL83. Aplikacja EL84 jest bardzo prosta. High-endowe wzmacniacze, które grają na EL84, nie są już dziś popularne. Jednym z nich jest Mesa Engineering Tigris. Niestety dziś wzmacniacze lampowe oparte na EL84 zostały przećmione przez mocniejsze pentody. Może to wynikać z krzywdzącej dla tej lampy opinii, że nadaje się tylko do wzmacniaczy gitarowych. Zwróćcie uwagę na tę tabelę. Pochodzi ona z tego samego magazynu co wcześniejsza. Żeby ją przeanalizować, możecie zatrzymać film.
Większość moich widzów to osoby po 40, a w naszych czasach podstawówce nauczono jedynie słusznego języka rosyjskiego, więc dla tych osób, które jeszcze nie nauczyły się angielskiego, wyjaśniam pojęcia. Type to typ lampy, dist, czyli distortion to zniekształcenia, samples to lampy testowane i tam mamy new inbox, czyli nowe z pudełka i used, czyli używane. A o co chodzi w tej tabeli? Jest to wynik pomiaru lamp zasilanych napięciem 300 V zarówno na anodzie, jak i na siatce ekranującej z poborem z zasilacza 50 mA. Obciążenie anody to 3200 ohmów. Wyniki przeanalizujcie sobie na spokojnie. Ja natomiast będę kontynuował. Jak brzmią lampy EL84? Dla mnie wystarczająco dobrze, żeby pokusić się o budowę wzmacniacza. Wersja wzmacniacza single-ended ma dźwięk bardziej brudny i słabszy w basie niż paszpul. A jak wypadły testy odsłuchowe panów Charlie'ego Kittlesona i Terry'ego Baddinga, biorę tylko kilka lamp, a zacznę od obecnej w naszym najpopularniejszym sklepie internetowym z lampami, od EL84 Softeka. Lampy te były testowane we wzmacniaczu Dynaco ST45 z transformatorem wyjściowym Dynaco Ultralinear Z565 i driverem w postaci 7247. Żałuję tylko, że nie testowano 6P14P, więc wracając do Softeka. No ma on brzmienie szczegółowe, ale niestety ma ostrą górę z irytującymi naleciałościami w typie brzmienia tranzystorowego. Bas i średnie tony wyeksponowane. Jest dobrym zamiennikiem, jeżeli nie ma się pod ręką amperexów albo molardów. Więcej testowanych w tym artykule lamp w tym sklepie nie znalazłem, ale zobaczmy, jakie są inne wyniki. Wygrała lampa Amperex Bugle Boy z 1960 roku. Jest to bardzo muzykalna lampa z ciepłym, mocnym kopnięciem. Ma dobry bas i dużo przestrzeni w wysokich tonach. Bardzo dobra lampa do wysokiej jakości wzmacniaczy. Zdarzyło mi się ją osobiście słyszeć i przyznaję, że urzekła mnie, ale jest niestety bardzo droga. Chodzi po ponad $100 za sztukę, bo marka Bugle Boy jest przyznawana selekcjonowanym egzemplarzom z rynku NOS. Mullard i Tungsram są na drugim miejscu. Mullarda nie słyszałem, ale Tungsramy mam do dzisiaj. Lampa gra z ogromną przestrzenią i trójwymiarowym dźwiękiem. Ma dobrą równowagę brzmienia, ale niestety z lekkim niedostatkiem w basie. Według opisu z artykułu Mullard ma dobry bas, ciepły środek i słodkie soprany, czyli jest to takie stereotypowe brzmienie tej lampy. Nie brakuje jej przestrzeni, a scena dźwiękowa jest namacalna. Spotykana na naszym rynku jest jeszcze lampa EI z Serbii. Ta lampa EL84 ma detaliczny dźwięk, ale niestety nieco ostry. Soprany po dłuższym odsłuchu mogą irytować. Ma pewne niedostatki w basie, więc raczej nadaje się do wzmacniaczy gitarowych niż hi-fi. Telefunken z lat 1960 ma dźwięk pełen detali, nieco przypominający Amperex. Lampa warta zakupu. Ja osobiście najczęściej używałem 6P czy 1700P ze starych zapasów, EL84 Softeka i Tungsrama. Przed laty miałem do czynienia z Amperexem i Philipsem. Niestety mulardowe trafiły mi się tylko ECC88, EF90 i tym podobne. Zdarzały mi się jeszcze RFT, ale nie pamiętam, czy się zachwycałem ich graniem, a jeśli nie pamiętam, to raczej były to przeciętne lampy. Słowo o słowackiej jeje. Słowacka produkcja jest bardzo dobra do wzmacniaczy gitarowych. I chyba na tym rynku spadkobierca Tesli się koncentruje, bo o ile stare Tesle brzmiały dobrze, to nowe JJ-e już nie zachwycają. Tak czy siak, najlepiej przetestować dwóch lub trzech dostawców i wybrać pasujące nam brzmienie. Jeden typ lampy może się różnić w brzmieniu i to dlatego, że producenci stosują różne techniki wykonywania tej metody. Trzeba uważać na NOS-y, bo jak już mówiłem, często mogą trafić się podróbki albo może trafić się tetroda strumieniowa. Ogólnie lampa EL84 jest dobrą pentodą, która postawiła wielki kamień milowy w rozwoju lampowego grania. Została wyparta przez 6L6, KT88, EL34, o których może powiem innym razem, jeżeli znajdę wystarczająco dużo materiałów. Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie filmu.